25 kwietnia 2017 roku to pierwszy dzień, w którym rozpoczęliśmy cykl DBSS Tour. Jest to cykl konferencji tematycznych organizowanych przez Fundację Pro Progressio, na których poruszamy najistotniejsze tematy związane z sektorem outsourcingu, nowoczesnych usług dla biznesu oraz ich bezpośredniego otoczenia biznesowego. Motywacja w IT to nie są benefity, to nie są karty multisport, to są szkolenia, to jest udział w bardzo ważnych dla rozwoju pracownika inicjatywach. Nazywamy IT Center of Excellence tego regionu, ponieważ jest to miasto, w którym najbardziej dynamicznie rozwija się sektor szeroko rozumianych usług informatycznych, które są naszą regionalną, lokalną specjalizacją. Cały sektor według naszych wyliczeń zatrudnia około 10 tysięcy osób. Są to wszystkie osoby zatrudnione w szeroko rozumianych specjalistycznych usługach dla biznesu. CBRE obserwuje dosyć wyraźne zjawisko dynamicznego wzrostu w sektorze IT. Ten sektor IT rozwija się od dobrych 10 lat, ale w ostatnich latach to są skoki rzędu nawet 100% w niektórych lokalizacjach. Dużo rozmawialiśmy o employer brandingu, moglibyśmy jeszcze dłużej, bo to w branży IT już nie moda, już nie potrzeba, ale konieczność. Budowanie marki pracodawcy, pokazywanie tego, czym wyróżniamy się na tle konkurencji, na rynku lokalnym, co dajemy pracownikom, jest strasznie ważne. During a conference in Bydgoszcz, I had a pleasure to talk about the artificial intelligence, big data, machine learning, and especially how it will transform and change the world in three very important industries in the next decade, including finance, including healthcare, and including insurance companies. A lot of the changes that will be driving the future of business in these industries are based on big data and analytics, artificial intelligence, and a lot of these changes are not likely to be paid by people that are involved, but by the big companies that are driving innovation in all these sectors.